Dziękuję bardzo. Zapraszam na program Tajemnice winnego krzewu. Jest to cykl 8 spotkań rozważających słowa wypowiedziane przez Jezusa w tę noc, kiedy został zdradzony. Zastanowimy się teraz, co dzieje się z chrześcijaninem, który wydaje pewien owoc, ale Bóg chce, by zaczął wydawać go więcej. Co Bóg czyni, by pomóc tej osobie przenieść się z tego miejsca do tego? Biblia mówi w Ewangelii Jana, rozdziale 15. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, podnosi, a każdą, o tym będziemy mówili dzisiaj, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Tematem dzisiejszego spotkania jest słowo więcej. Więcej. Bóg chce, by osoba, która zaczęła wydawać owoce, wydawała ich więcej. Mówimy o ilości. Ilość. Na przeniesienie osoby z tej ilości do tej ilości Biblia używa słowa przycinać. Zrozumiałem to po raz pierwszy pewnego sobotniego popołudnia, kiedy kosiłem swój trawnik. Kupiliśmy dom i pomiędzy naszą działką a działką sąsiada rosły na miedzy krzewy winogronowe. Nie wiedzieliśmy, do kogo one należą, czy do nas, czy do sąsiada. Spodziewaliśmy się owoców tego lata. Pewnego dnia, kosząc trawnik, zobaczyłem sąsiada. Mężczyznę po 60, który, jak mi się wydawało, był w takim rolniczym, roboczym ubraniu i niszczył krzewy. Trzymał wielki sekator, jak ten tutaj, i ciął je, niszczył. Nie rozumiałem, dlaczego to robi. Może ma zły dzień albo coś takiego? Podszedłem więc do niego razem z kosiarką i powiedziałem: o, pan nie lubi winogron? Jesteś chłopakiem z miasta, czyż nie? Co pan przez to rozumie? I on zapytał: a o co ci chodzi? No, pan niszczy winogrona, odcina je. A on na to: nie niszczę ich, tak naprawdę masz wybór. Możesz mieć te wszystkie liście lub możesz mieć owoce, ale nie możesz mieć tego i tego. Nie możesz mieć ich razem, ponieważ nie wystarczy soków, by wykarmić i to, i to. Soki mogą karmić albo gałęzie, albo odrosty. Liście lub owoce. Jeśli będzie zbyt wiele odrostów, zostanie niewiele soku dla owoców. Dlatego to, co należy zrobić w tej sytuacji, to dokonać przycinania. Dlatego przychodzi ktoś, kto nie jest częścią krzewu i odcina. Za moment pokażemy wam co. Części krzewu, do których napływały soki, a teraz ich tam nie ma. Spróbujmy to zrozumieć. Zajrzyjmy do notatników. Każda latorośl, która wydaje owoce, oznacza wydającego owoce, chrześcijanina. Wydającego owoce chrześcijanina. Mówiliśmy poprzednio, że latorośl, która jest w Chrystusie, jest osobą odrodzoną w Chrystusie. Ale tekst nie mówi o każdej osobie odrodzonej w Chrystusie. Mówi: każda latorośl we mnie, która wydaje owoc. Wiecie, są momenty w moim życiu, kiedy nie wydaję owocu. Bóg nie przycina mnie wówczas. On mnie dyscyplinuje. Gdy On to czyni, zaczynam wydawać owoc. Wtedy On pragnie, bym przesuwał się w tym kierunku, bym wydawał go więcej. Drugą rzeczą, jaką mówi Biblia, jest to, że On oczyszcza, przycina. Mój ojciec jest ogrodnikiem i to On przycina. Powstaje pytanie, kto jest winogrodnikiem na tej szczególnej ilustracji? Jego imię jest Bóg Ojciec. On oczyszcza, odnosi się to konkretnie do Boga Ojca. I właśnie dlatego osobą, która przychodzi do krzewu, by go przyciąć, nie jest szatan, nie jest nią inny człowiek, nie jest nim Chrystus. To jest Bóg Ojciec, który reaguje na twoje zachowanie. Co oznacza słowo oczyszczać, przycinać? Przycinanie oznacza działanie winogrodnika, zredukowanie, skrócenie, by sprawić obfitsze owocowanie. Przycinać, by obficiej owocować. Po pierwsze, przycinanie jest podstawową metodą, by czynić gałąź bardziej produktywną. Jest to podstawowa metoda, by czynić gałąź bardziej produktywną.
Co działoby się z gałęzią, gdyby była pozostawiona samej sobie? Rozrosłaby się po całym tym miejscu. Widziałem to kiedyś, kiedy karczowałem zarośnięte pole. Karczowałem wówczas 80-hektarowe gospodarstwo. Rośliny były bardzo wysokie, nietknięte od 10 lat. A ja miałem wspaniały czas, jeżdżąc tam wielkim traktorem. W pewnym momencie zauważyłem winnicę pod tymi wszystkimi zaroślami. Nie wiedziałem, że tam była winnica. Pojem sobie winogron, pomyślałem. Była pełnia lata. Wysiadłem, rozglądam się, a tam mnóstwo zielonej winorośli. Wspaniale, ucieszyłem się. Rozglądam się pod liśćmi i jest. Znalazłem grono z maleńkimi winogronami. O takimi mniej więcej. Cóż, powiedziałem sam do siebie, to musi być jakiś inny rodzaj winogron niż te, które ja znam. Tak pomyślałem, że to musi być inna odmiana. Zacząłem je jeść i od razu wyplułem. Takie były kwaśne. Później dowiedziałem się od mojego sąsiada, dlaczego tak było. Powiedział, że roślina skierowała winne soki do wszystkiego, prócz owoców. Dlatego chcę, byście pomyśleli o tym, to jest bardzo ważne, bardzo ważne. Kiedy Bóg Ojciec podchodzi do ciebie i mówi, chcę, byś wydawał więcej owocu, podstawową metodą jego działania jest, posłuchaj tego, jest redukowanie. Po to, byś wydawał więcej. Tak więc on przychodzi i widzi, ta gałąź dobrze się rozwija, ale zabiera soki tym owocom pod spodem, więc ją odcina. A my krzyczymy, krwawy morderca, ponieważ przycinanie boli. Ale wiecie co? To jest jedyna droga, by przejść od wydawania owocu do obfitszego ich wydawania. Po drugie, przycinanie przekierowuje soki od pnia i liści do owoców. Przekierowuje. I po trzecie, przycinanie odbywa się w sezonie wielokrotnie. Wielokrotnie w sezonie. Nie wydarza się raz w życiu, ale wiele razy. Czwarta rzecz, którą chcę, by się dostrzegli, to słowa wydawać obfitszy owoc odkrywają Boży cel jako wzrastanie czegoś. On zmniejsza ilość odrostów i liści, by zwiększyć ilość owocu. A jak rozważaliśmy podczas pierwszych dwóch spotkań, owocem są dobre uczynki. Dlatego to, co Bóg robi w stosunku do wierzącego, on nie odcina mu palca w dosłownym znaczeniu, nie tnie mnie, on redukuje mnie, co pokazuje Boży cel, którym jest zwiększenie ilości dobrych uczynków. Owocem dla wierzącego jest dobry uczynek. Jest pewna pułapka w życiu ludzi. Wielu ludzi zaczyna wydawać owoce, ale nigdy nie przechodzą tu, do wydawania obfitszego owocu. Zatrzymują się tutaj. Dzieje się tak dlatego, że nie słyszeli o przycinaniu. A oto pułapka. Ja sam w to wierzyłem, a może i wy w to wierzycie. Pułapka. Im bardziej angażujesz się dla Boga, tym mniej doświadczasz bólu. Czy tak? Czy nie wydaje się to być logiczne? Im lepiej wykonuję Twoje Boże polecenia, tym bardziej ochraniasz mnie przed cierpieniem. Błędne rozumowanie polega na tym. Bóg dopuszcza ból w Twoim życiu tylko dlatego, że uczyniłeś coś złego. Tak więc, gdy to cięcie miało miejsce, moją pierwszą reakcją jest, co złego zrobiłem. Niby dlaczego to mnie spotkało, skoro postępowałem właściwie? Poprawne rozumowanie jest takie. Bóg dopuszcza ból przycinania w Twoim życiu, ponieważ czynisz coś właściwego, ponieważ owocujesz. Jeśli nie wydajesz owocu, Bóg Cię nie przycina. On Cię dyscyplinuje, byś zaczął wydawać owoc, a kiedy zaczniesz wydawać owoc, czyli robić coś właściwego, On chce przenieść Cię dalej i przycina Cię. Ponieważ ludzie wierzą, że to, co Bóg czyni ze sobą niewydającą owocu, to dyscyplina, a teraz, kiedy rozumiemy, że to, co Bóg czyni ze sobą owocującą, to przycinanie, ale pomimo tego czujemy ten sam ból. Dlatego też większość ludzi myśli, że one są tymi samymi rzeczami.
Dlatego zadajesz pytanie, co złego zrobiłem, że sobie na to zasłużyłem? Widzicie, dyscyplina wywołuje takie same uczucia jak przycinanie. Pozwólcie, że to udowodnię. Przycinanie może być pomylone z dyscypliną, ponieważ obie te rzeczy są bolesne. Obie są bolesne. Kiedy to sprawdzałem, odkryłem coś, co mi rozjaśniło tę kwestię. W liście do Hebrajczyków, w rozdziale 12, jest napisane: żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Tu mamy greckie słowo luppy, co oznacza doświadczać bólu. W pierwszym liście Piotra, rozdziale 1, czytamy o przycinaniu. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. Doświadczenie jest wówczas, gdy Bóg was przycina. I słowo zasmuceni jest tym samym greckim słowem luppy, ból. To oznacza, że ból, jakiego doświadczasz, gdy Bóg cię dyscyplinuje, i ból, którego doświadczasz, gdy Bóg cię przycina, jest dokładnie tym samym bólem. Czy to wam czegoś nie wyjaśnia? Po drugie, powiedzcie, jaka jest różnica pomiędzy dyscyplinowaniem a przycinaniem? Obie te rzeczy powodują ból i cierpienie. Dyscyplina ma miejsce, gdy zasmucamy Boga. Natomiast przycinanie, gdy mu się podobamy, wydajemy owoce. Spójrzcie na poziom owocowania. Gdy doświadczamy dyscypliny, to dzieje się to z powodu braku owocu, a przycinanie, gdy wydajemy owoc. Jakie oczekiwanie ma winogrodnik w związku z dyscypliną? Chce cię przenieść ze stanu bezowocnego do owocowania. Przycinanie ma przenieść cię od owocowania do obfitszego owocowania. Jak powinieneś się czuć, gdy doświadczasz dyscypliny? Powinieneś czuć skruchę i smutek. Dlaczego? Ponieważ robisz coś złego. A jak powinieneś się czuć teraz, gdy rozumiesz, że przycinanie ma miejsce dlatego, że czynisz to, co właściwe? Powinieneś czuć ulgę oraz radość z powodu tego, co nastąpi. A teraz ostatni wiersz. Co powinienem zrobić, jeśli doświadczam dyscypliny? Powinienem żałować i zaprzestać niewłaściwego działania, tak by dyscyplina się skończyła. A co powinienem robić, gdy jestem przycinany? Powinienem otworzyć się, uwolnić na Boże działanie, na Boże przycinanie. Boże, przycinaj mnie w jakikolwiek sposób chcesz. Teraz staje przed nami wyzwanie. Zanim zrozumiałem, że tu chodzi o dwie rzeczy, myślałem, że chodzi tylko o jedną. Nie dopuszczamy do siebie myśli, że Bóg może nam zadać ból, gdy postępujemy właściwie. Dlatego też, gdy ból się pojawia, dochodzimy do wniosku, że na pewno zrobiliśmy coś złego. Ponieważ myślałem w ten sposób i pracowałem bardzo ciężko, służąc Bogu, bardzo się starając, kiedy przychodził ból, dochodziłem do logicznego wniosku, zapewne musiałem zrobić coś złego. Analizowałem swoje życie, szukając, co złego zrobiłem, i czasami znajdowałem. Ale bywało, że naprawdę nie znajdowałem niczego, co byłoby złe w moim postępowaniu, niezależnie od tego, jak bardzo tego szukałem. To było frustrujące. To wywoływało mój gniew. Gniew na Ciebie, Boże. Dlaczego? Służę Tobie, robię wszystko, co powinienem. Modlę się, czytam Biblię, staram się wydawać więcej owoców dla Ciebie i spotyka mnie ból. To nie jest w porządku. Ogarniał mnie gniew. Punkt B. Przycinanie może wywoływać w ludziach gniew na Boga, ponieważ nie rozumieją tego. Kto z was by się z tym utożsamił? Dlatego byłoby wspaniale, gdybyś znalazł sposób na zidentyfikowanie tego, co wydarza się w twoim życiu. Jeśli to jest dyscyplina, to dlaczego jesteś zły na Boga? Przecież na nią zasługujesz. Weź się w garść i skończy się dyscyplinowanie. A tutaj spotyka cię coś, ponieważ postępujesz właściwie. Odkryłem jeszcze jedną rzecz. Jeżeli długo żyjesz w nieposłuszeństwie, jesteś dyscyplinowany. A gdy zaczynasz wzrastać, mniej grzeszysz, zaczynasz wydawać owoc. Gdy trwasz w pragnieniu, by czynić więcej dla Boga, decydujesz, że będziesz rzadziej grzeszył. Odkryłem coś. Pierwsza,
No, może druga przyczyna, dla której dojrzały wierzący popada w grzech, to właśnie przycinanie. Przycinanie często powoduje grzech w życiu dojrzałego chrześcijanina. Oni mają społeczność z Bogiem, właściwie postępują, pragną Mu służyć jeszcze bardziej. Boże, chcę więcej dla Ciebie robić. Wspaniale, jakże się cieszę. Pomogę Ci czynić więcej dla mnie. Ciach. A, co złego zrobiłem? I stajemy się sfrustrowani, źli, popadamy w gniew, a kiedy jesteśmy źli na Boga, staramy się Go unikać. Mówimy, nie chcę Ci służyć. Zatwardzamy nasze serce bardziej i bardziej. Uwierzcie lub nie, chcemy wyrównać nasze rachunki z Bogiem. To nazywa się zemsta. Nie wiemy o tym, ale wkrótce sobie uświadamiamy, że utknęliśmy w błocie po kolana z powodu bólu i grzeszymy. Zatwardzamy nasze serca, przestajemy wydawać owoce i Bóg musi nas teraz dyscyplinować. Upamiętujemy się. Zaczynamy czynić dobrze. Chcemy czynić więcej dobrych uczynków. Pozwól mi, Boże, czynić więcej dla Ciebie. Jesteś pewny, że tego chcesz? Widzicie, jak to działa? Zasada numer jeden. Przycinanie popycha nas do zmiany naszych priorytetów. Zmusza nas do zmiany priorytetów, ponieważ Bóg uciął część gałęzi i chce, by nasza energia popłynęła w innym kierunku. Dlatego, punkt A, przycinanie uwalnia Cię do posługiwania się Twoimi słabościami na rzecz wykorzystywania Twoich mocnych stron. Wykorzystywania mocnych stron. Wgłębimy się w to bardziej. Przenosimy się od prostych do bardziej skomplikowanych zagadnień. Jeśli wydajesz owoc, w jaki sposób zaczynasz wydawać go więcej? Odpowiedzią jest, musisz zmienić to, co robisz. To samo się nie wydarzy. Ot tak, pstryki już. Przycinanie zmienia twoje ukierunkowanie i zamiast wydawać owoc, w którego wydawaniu nie jesteś dobry, zaczynasz wydawać taki, do którego wydawania, według Boga, najlepiej się nadajesz. Jeśli do wydawania owoców używasz swoich słabości i zalet, w ostatecznym rozrachunku zalety, jakie dał Ci Bóg, zaczną wydawać go więcej niż słabości. Prawdą jest, że Bóg wykorzystuje nasze słabości, ale powinniśmy w równej mierze polegać na obu tych sferach, a nie w mniejszym stopniu polegać na swych zaletach niż słabościach. Nie komplikujmy tego zagadnienia. Mówiliśmy o tym, że Bóg stworzył Ciebie i mnie i przeznaczył do dobrych uczynków, które przygotował dla nas z wyprzedzeniem, byśmy je wykonali. To oznacza, że jest kiść dobrych uczynków, które Bóg chce, by były wykonane. Potem stworzył mnie, dał rodzinę i wszystko inne. On przygotował mnie do wykonania tej kiści dobrych uczynków. Uważajcie teraz. Ponieważ On chce, bym zrobił tamtą rzecz, powiedział, nie potrzebujesz tych kwalifikacji. Uczynimy je więc słabościami. Ale musisz być naprawdę dobry o właśnie w tym. Dam Ci zalety, dzięki którym możesz wydawać naprawdę obfity owoc. W procesie edukacji jesteśmy nauczani, by być wszechstronnymi, ale Bóg celowo nie stworzył nas dobrymi we wszystkim. A ludzie starają się wciąż pracować nad swoimi słabościami, zamiast pozostawić je i skoncentrować się na swoich mocnych stronach. Co sprawia przycinanie? Przycinanie mówi, przestań wreszcie koncentrować się na swoich słabościach. Dlaczego? Bo one są mocnymi stronami kogoś innego. Ktoś inny jest odpowiedzialny za wykonanie tego. B. Przycinanie wpływa na Twoje życie przez koncentrację na planowaniu. Na planowaniu. Co to znaczy? Jeśli czynisz pewne rzeczy w tym miejscu, to może zaowocować to dwoma gronami. Jeśli czynisz coś w tym miejscu, to może zaowocować to 20 gronami. Lepszą strategią jest robić tę rzecz. Dlatego jeśli przybywa Ci lat i stajesz się bardziej dojrzałym chrześcijaninem, pytaj siebie. Co mam robić, by wydawać obfitszy owoc? Jakie robię rzeczy, które są mało efektywne? I gdy to odkryjesz, przestań to robić. Myślisz, a kiedy robię tamto, to wydaje się mieć to niesamowity wpływ na ludzi. Rób tamto. Musisz więc zmienić swoje myślenie o tym, co robisz. Zwykłem robić to, ale to nie jest owocne, więc zaprzestań tego. Jeśli to jest bardziej owocne, idź w tym kierunku. C. Przycinanie stymuluje Cię do innego rozmieszczenia Twoich najważniejszych zasobów. Najważniejszych zasobów. Pomyślcie o tym przez moment. Tędy płyną winne soki do gałęzi. Co stanowi źródło dla gałęzi? Soki.
Przeznaczone są dla gałęzi, liści i owoców. To są trzy miejsca, do których mogą płynąć soki. Ty również musisz skoncentrować się na trzech rzeczach, by wydawać owoc. Po pierwsze, przycinanie przewartościowuje sposób, w jaki wykorzystujesz swój czas. Swój czas. Biblia powiada, baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas. Czas. Dlatego powinieneś spojrzeć w swój kalendarz, by powiedzieć, w porządku, to jest to, co robiłem w minionym tygodniu. Miałem cały ten czas do dyspozycji. Co z nim zrobiłem? I odkryjesz, jako osoba zmierzająca od owocowania do obfitszego owocowania, że kalendarz się zmienia. Zmienia się w perspektywie dnia, perspektywie tygodnia. Ludzie mogą powiedzieć, w tym tygodniu zrobię to i to dla Boga, nim sięgnę po pilot, żeby oglądać jakiś film. Ludzie rozumieją to, naprawdę zaczynają planować. W tym miesiącu ten weekend będzie dla Boga. Po drugie, przycinanie przewartościowuje sposób, w jaki inwestujesz swoje talenty, rzeczy, w których rzeczywiście jesteś dobry. W czym ty jesteś dobry? Jak wiele dobra czynisz dzięki temu, w czym jesteś dobry? Dlaczego to, co najczęściej robimy dla Boga, to są różne, drobne rzeczy? A dlaczego nigdy nie pomyśleliśmy, by nasze talenty wykorzystywane w pracy zawodowej były wykorzystywane także do przynoszenia owoców? Po trzecie, przycinanie przewartościowuje sposób, w jaki inwestujesz swoje zasoby finansowe. Swoje zasoby finansowe. Czyli to, jak wydajesz swoje pieniądze, powinno się zmienić. Powinno się to zmienić, gdy idziesz za Bogiem. Zasada numer dwa, zasada dotycząca przycinania. Przycinanie podnosi twoją produktywność przez określenie twojego życiowego celu. Życiowego celu. Jest to bardzo ważne. Stwierdziłem, że ludzie, którzy nie wydają żadnych owoców, nie mają pojęcia, dlaczego Bóg umieścił ich tutaj. Nie wiedzą tego i nie są tym zainteresowani. Ludzie tutaj, którzy zaczynają wydawać owoc i pragną wydawać go więcej, zadają właściwe pytanie. Co powinienem robić? Dlaczego się tu znajduję? To dotyczy twojego celu. Twojego celu. Mam trzy punkty mówiące o tym, które pochodzą z listu do Filipian, rozdziału trzeciego. Ale dążę do tego, aby pochwycić to, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Pawle, co robisz? Staram się pochwycić to, do czego Bóg mnie pochwycił. On pochwycił mnie w jakim celu? Bym to zrobił. Dlatego, punkt A, przycinanie pomaga ci odkryć, w jakim celu Bóg ciebie pochwycił. Jakie dobre uczynki przygotował dla ciebie do wykonania? Spójrzmy na werset 13. Ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną. Tak wiele razy ludzie, którzy zaczęli wydawać więcej owocu, spoglądają za siebie, rozpamiętują grzechy, niepowodzenia i nagle się zatrzymują. Nie mogę już więcej z powodu tego, co zrobiłem. Znacie to, prawda? Wiecie, był pewien człowiek, który mordował innych. Jego imię to Paweł. On zabijał. I wiecie, co Paweł powiedział? Spójrzcie na werset. Zapominając o tym, co za mną. Dlatego, punkt B, przycinanie pomaga zapomnieć o upadkach przeszłości i skoncentrować się na przyszłości. Zapomnieć o przeszłości. To znaczy, chcę, byś zrozumiał wolę Boga. Jeśli to dotyczy przeszłości i pokutowałeś z tego, upamiętałeś się, to wiesz, co teraz powinieneś zrobić. Zapomnieć. Za każdym razem, gdy odwracasz się do minionych upadków, smutków, depresji, przestajesz wydawać owoc. Przestań oglądać się za siebie. Wydajesz owoc, idąc do przodu, nie do tyłu. Po trzecie, podpunkt C. Przycinanie sprawia, że koncentrujesz się na trwałej spuściźnie. Trwałej spuściźnie. Na tym, co Bóg przygotował tobie do wykonania. Zasada numer 3. Przycinanie przemienia i wzmacnia coś w tobie. Pasje twojego serca. To są emocje, jakie masz. W liście do Tytusa 2,14 czytamy, który dał samego siebie za nas, to Chrystus, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. Co znaczy gorliwy? Traktujący daną rzecz z pasją. Bóg nie oczekuje od ciebie, że powiesz, no tak, zdaje się, że ktoś kiedyś powinien wydać ten owoc. On pragnie twojej motywacji,
gorliwości. I posłuchajcie mnie, przyjaciele. Jeśli znacie cel swojego życia i wykorzystujecie swoje mocne strony, zalety, będziecie pełni życia. Nie będziecie się budzić rano z takimi myślami: moje życie nie ma sensu, nie wiem, co robić. Czy to ma jakieś znaczenie? To dokładne przeciwieństwo. Bóg chce twojej gorliwości, twojej pasji. Dlatego, punkt A, przycinanie zmniejsza przyjemność, jaką czerpiesz z bezowocnych zadań. Bóg zaczyna zabierać poczucie przyjemności, jakie zwykłeś mieć, robiąc coś, jeśli nie jest to działanie związane z wydawaniem owocu. Po drugie, przycinanie wzmacnia twoją pasję przez wymaganie. Wymaganie czegoś od ciebie, twojego osobistego poświęcenia. Poświęcenia. Dlaczego? Na przykład w sprawach finansowych. Gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. Gwarantuję wam, przyjaciele, że to jest uniwersalna prawda. Gdy jesteś tutaj, a chcesz być tutaj, Bóg będzie oczekiwał od ciebie poświęcenia w dziedzinie, w której chce, byś wydawał, wydawała owoc i będzie to dotyczyło części twoich pieniędzy. On cię o to zapyta. Ale jeśli powiesz mu nie, zablokujesz się i obumrzesz w swoim sercu. Ale jeżeli podejmiesz to i poczynisz ofiarę, podarujesz te pieniądze, twoje serce podąży za tym. O to będziecie proszeni. Zbyt wielu ludzi mówi nie, ponieważ nie rozumieją, co Bóg czyni. Po trzecie, przycinanie rozwija twoje pragnienie, by sprawiać wielką radość Bożemu sercu. Wielką radość Bożemu sercu. Żyjesz po to, by sprawiać Bogu radość. Podsumowując, chciałbym wrócić do głównego punktu. A. Bóg chce, byś wiedział, kiedy On ciebie dyscyplinuje, a kiedy przycina. Chce, byś umiał rozróżnić. Ponieważ gdy cię dyscyplinuje, chce, byś się upamiętał. A gdy cię przycina, chce, byś się odprężył. Jak to rozróżnić? Po pierwsze, zadaj sobie pytanie, czy jest jakiś ewidentny grzech w moim życiu. Jeśli jest taki grzech w twoim życiu, gwarantuję ci, przyjacielu, nie będziesz doświadczał przycinania, lecz chłosty. Ale powiedzmy, że zadałeś sobie takie pytanie i nie znajdujesz takiego grzechu. Ale wciąż i wciąż zastanawiasz się, czy faktycznie niczego nie ma. Nie jesteś pewien. Po drugie, jeśli nie jesteś pewien, módl się i proś Boga, by to tobie pokazał w przeciągu najbliższego tygodnia. Czy jest jakaś przyczyna, dla której doświadczasz chłosty i nie wiesz dlaczego? Jeśli tak jest, coś się wydarzy. Ktoś zadzwoni. Dostaniesz list i dowiesz się dlaczego. Ale jeśli na koniec tego tygodnia nic się nie wydarzy, wiesz, co powinieneś zrobić? Uświadomić sobie, że jesteś przycinany. Po trzecie, możesz doświadczać przycinania, jeśli nie ma grzechu w twoim życiu. Jeśli nie ma grzechu w twoim życiu. Co wówczas robisz? Ufam, że chcesz, Boże, bym wiedział, czy jestem karany, czy przycinany. Nie jestem dyscyplinowany, dlatego na podstawie wiary ufam, że mnie przycinasz. To bardzo, bardzo istotne, co się wydarza w tym momencie. Punkt B. Bóg dyscyplinuje swoje dzieci i pragnie, by się upamiętały. Jeśli jesteś dyscyplinowany, odpowiedzią jest upamiętanie. Jeśli nie jesteś dyscyplinowany, to czego Bóg chce od ciebie? Czego chce ode mnie? Punkt C. Bóg przycina swoje dzieci i pragnie, po pierwsze, byś się odprężył, bo to, co robisz, jest właściwe. Po drugie, powierz siebie w Jego ręce. Kolejnym więc razem, gdy będziesz czynił to, co słuszne i powiesz Bogu, spraw, bym robił jeszcze więcej dla ciebie, zrozumiesz, co On uczyni. Przyjdzie i skieruje twoją energię na rzeczy, które wydadzą więcej owocu. Część z nas być może ciągle jest w dylemacie. Kto przynosi owoc? Ja czy Bóg? Jeśli wierzysz, że chodzi tu tylko o Boga lub tylko o ciebie, to nigdy nie będziesz przynosił owoców, jakich oczekuje od ciebie Bóg. Zostałeś stworzony po to, by przynosić owoc. Owoc to rezultat dobrych czynów chrześcijanina.